Sól Ziemi Czarnej. Spektakl baletowy w reżyserii i choreografii Artura Rzemełki. Powstał na kanwie filmu Kazimierza Kuca, który odnosi się do ważnych wydarzeń w historii Polski. Powstań śląskich, toczonych w momencie formowania się państwa polskiego. Spektakl został doceniony przez krytyków, zdobywając Złotą Maskę w kategorii Spektakl Roku 2021. Gabriel, główna postać spektaklu, najmłodszy z 7 braci basistów, prosi ojca o zgodę na udział w drugim powstaniu śląskim, zdobywa niemiecki mundur i przekrada się do osady opanowanej przez wroga. Gdy podczas walki ginie jeden z braci, Gabriel przenosi jego ciało do pobliskiego kościoła. Uciekając przed Niemcami, spotyka sanitariuszkę, w której się zakochuje. Ranny podczas walki zostaje uratowany przez sanitariuszki i przeniesiony pod granicę niemiecko-polską, gdzie czekają na niego trzej ocalali bracia. Porucznik Sowiński pochodzi z Krakowa. Przychodzi z pomocą powstańcom atakowanym przez niemiecką piechotę i wozy pancerne. Walkę o wolność traktuje jak święty obowiązek. Przez pewien czas dzielnie odpiera ataki nieprzyjaciela, lecz ginie od zbłąkanej kuli. Matka basistów. Jedna z pierwszoplanowych postaci. Odgrywa ważną rolę w tradycyjnej śląskiej rodzinie. Zajmuje się wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu, jak również wpajaniem śląskich wartości. Jej postać symbolizuje miłość i trwałość śląskiej rodziny.